Cześć, witam Cię, Irek Grubel z tej strony WordPress dla początkujących. Dzisiaj zgodził się udzielić wywiadu jedna z wielkich osób w internecie, w blogowaniu, polskim blogowaniu, Tomasz Wydra, który prowadzi już od wielu lat swojego bloga, swoją stronę internetową. I chciałem dzisiaj właśnie Tomasza. Witaj, Tomku. Witaj, Jirko. Tomku, powiedz mi, w jaki sposób Ty zacząłeś przygodę swoją z internetem? To się zaczęło od szkoły średniej. W sumie jestem elektronikiem z zawodu. A w szkole średniej poszedłem do Pałacu Kultury, Pałacu Młodzieży na wolny internet, gdzie bawiliśmy się Linuxem, zabawę Wircem, a później projektowanie prostych stron internetowych. To był 97, 98 rok, więc wtedy to się zaczęło. Czyli 486 w domu, wcześniej jeszcze może Atari, Amiga, Spectrum, no ale tak, 486 to się zaczęło. Czyli 97, 98 rok. I modem 386 w domu. Ja wtedy jeszcze w gierki wgrywałem. Powiedz mi, Tomku, czy ty jesteś z wykształcenia informatykiem? Nie, z wykształcenia nie, jak powiedziałem wcześniej, elektronikiem. Czyli systemy nadawania radia i telewizji, a w szkole średniej uczono nas o układach zer i jedynek, czyli układach cyfrowych. I to tyle, co ma wspólnego informatyka ze mną. A powiedz Z mi. wykształceniem oczywiście. Rozumiem, rozumiem. No, pasjonat znaczy się, pasjonat internetu. Bo ja Ciebie zauważyłem w internecie, że prowadzisz po prostu swoją stronę internetową i to dosyć intensywnie, bardzo intensywnie. Zauważyłem Ciebie w internecie, że prowadzisz swoją działalność właśnie poprzez stronę internetową. A dlaczego akurat to? Dlaczego w ten sposób? Bo ja mieszkam na wsi, wyprowadziłem się z dużego miasta i tak jest łatwiej zdobyć klientów za pośrednictwem strony internetowej, niż ogłaszając się w prasie lokalnej. Jak ktoś się zna na internecie, to przez internet zdobędzie bardzo wielu klientów. Wcześniej jeszcze miałem sklep internetowy, jak mieszkałem w innej miejscowości pod Warszawą, a teraz się zajmuję stricte i wyłącznie projektowaniem stron oraz pozycjonowaniem stron. Zauważyłem, że przy swoich stronach internetowych, przy swojej stronie właśnie Relation, tak to się poprawnie mówi, Tak się nazywa firma, tak, taką ma nazwę od kilku lat. prowadzisz bloga. Dlaczego zdecydowałeś się akurat prowadzić bloga przy swojej stronie internetowej? Czy nie wystarczy po prostu tak jak większość robi, poinformować, mam w swojej ofercie usługę ABC, tworzę takie i takie rzeczy i czy to nie wystarczy? Dlaczego akurat zacząłeś bloga również tam prowadzić? Jeśli chodzi o stronę i ofertę, czyli po prostu, nie wiem, bym już udawał nakrętki do śrub, to też mogę im prowadzić bloga na takiej stronie, aby docierać do większego grona klientów. Wtedy informuję klientach o nowościach, co się dzieje na rynku, jakie są nowości w Google, prawda, co się zmienia, co nowego wchodzi. Czyli prosty przykład. Prowadząc sklep internetowy ze sprzedażą produktów dla dzieci, na blogu możesz dodatkowo informować o klientów, jak wykorzystać dany produkt. Nie tylko, że to jest zabawka do gryzienia, ale co jeszcze możesz zrobić z taką zabawką? Czyli tak naprawdę zdobywasz nowych klientów poprzez prowadzenie bloga, informowanie o nowych, ciekawych rozwiązaniach produktów, które sprzedajesz na przykład. To jest właśnie po to prowadzimy bloga. Nie tylko, żeby informować, że dzisiaj sprzedajemy nową zabawkę, mamy promocję, ale do czego jeszcze te nowe rzeczy możemy wykorzystywać? Czyli stajemy się z ekspertami w swojej dziedzinie, zdobywamy kolejnych nowych klientów w ten sposób. To nie jest zwykła wizytówka, którą możemy mieć w książce telefonicznej, prawda? Ale jakby dodatkowa wiedza, którą sprzedajemy swoim klientom, dzięki temu stajemy się ekspertami i zdobywamy kolejnych nowych klientów. A powiedz mi, czy nie spotkałeś się z takim, bo powiedziałeś wcześniej, że tworzysz strony internetowe też na zlecenie. Prawdopodobnie również polecasz innym firmom, skoro sam stosujesz prowadzenie bloga, polecasz prawdopodobnie innym firmom również to, żeby prowadziły bloga. Czy nie spotkałeś się z czymś takim, że ja tego nie chcę, bo to jest takie nieprofesjonalne, nie spotkałeś się z takim stwierdzeniem ze strony swoich klientów? Powiem Ci, wiele osób nie chce, nie tyle, że nie chce mieć bloga, na przykład wiele firm woli na swojej stronie zamiast jakiejkolwiek informacji, czym się zajmuje, to umieścić zdjęcia swojego budynku, samochodów, które mają na przykład na wynajem, zamiast więcej szczegółów informować klienta. Ale duża grupa klientów, jak się przekona, jaki ma dodatkową korzyść z tego tytułu, prawda? Co jakieś informacje dodatkowe mogą przekazać, przekonuje się do tego i to otwiera. Otwiera, uruchamia swojego bloga filmowego i naprawdę zdobywają dzięki temu kolejnych nowych klientów.
Bardzo ciekawe podejście. Powiem Ci, że osobiście też to kiedyś zacząłem stosować, ale to o tym już może innym razem. Powiedz mi, dlatego że swoich czytelników staram się przekazać wiedzę, dlaczego i w jaki sposób prowadzić bloga. Czy Ty jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, od czego zacząć, gdybyś miał pisać samego bloga, nie podłączonego pod firmę, która prowadzi jakieś usługi, a samego bloga? Od czego zacząć? Zacznę u siebie samych, w czym się najlepiej czujemy, w jakiej dziedzinie jesteśmy, możemy być ekspertami, prawda? Jeśli ktoś zna się na hodowli ryby, przepraszam, że taki prosty przykład podaję, prawda? To nie będzie pisał bloga o kotach, bo się na niej w ogóle nie zna. Lepiej, żeby zaczął pisać o hodowli rybek, i to ci podam prosty przykład wśród moich znajomych. Ktoś prowadził bloga odnośnie hodowli prostych rybek, prawda? Miał akwarium, mówił, co zmienia, jak na przykład, kiedy zmieniać wodę, prawda? Kiedy zmieniać piasek, jakie stosować pożywienie dla danych odmian rybek, prawda? A teraz ma jeden z większych sklepów internetowych poświęconych akwarystyce. Czyli od zwykłego bloga, który rozpoczął kilka lat temu, teraz ma sklep internetowy dosyć duży na rynek Polski. Z samego bloga możemy kiedyś zacząć, dzisiaj wystartujemy z bloga, a za 6 lat może to być nasze główne źródło dochodu, czyli rozwinięcie kolejnego naszego biznesu w tym momencie. Więc znajdźmy, w czym jesteśmy ekspertami, znamy się na rybkach, piszmy o rybkach, znamy się na hodowli kotów, piszmy o hodowli kotów i to nam na przyszłości może dać nawet dodatkowy dochód. Czyli poszukajmy, w czym jesteśmy ekspertami i o tym piszmy. To już wyprzedziłeś moje następne pytanie, które miało już właśnie na jaki temat pisać tego bloga. Powiedz mi, ponieważ wiele osób też chciałoby, przygląda się jak gdyby temu rosnącemu w tej chwili rynkowi w Polsce, rozwijającemu się rynkowi blogowania, i wiele osób tak patrzy z taką delikatną zazdrością, że chciałoby dokładnie to samo robić, bo słyszą z różnych źródeł, że na blogu da się zarobić. Powiedz mi, czy na blogu da się zarobić według Ciebie? Ja nie mam jednego bloga. Blogów mam kilka. Zrobiłem na kilku blogach. Może nie jestem Kominkiem ani Tomaszem Isem, którzy zarabiają kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy miesięcznie, ale na moje potrzeby to, co ja wyciągam z kilku blogów, w zupełności wystarczy. Mogę tylko powiedzieć, że od 6 września startuję z nowym projektem, mam nadzieję, dużego bloga, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Mam nadzieję, że to wypali i to będzie jeden z poczytniejszych blogów dla rodziców. Ale o czym on będzie, dlaczego tak, to mogę powiedzieć dopiero 6 września. Dzisiaj więcej na ten temat powiedzieć nie mogę. Jak tylko będziesz miał informację, to daj znać, na pewno poinformuję tutaj też naszych czytelników. Powiedz mi, w jaki sposób zatem pisać takiego bloga, aby mieć efekty? Co, ja wychodzę z założenia takiego, że jak na przykład dzisiaj mam czas, a mam trzy pomysły na artykuł, na przykład tylko na jednego bloga, to je wszystkie trzy napiszę jednego dnia. Ale nie umieszczę ich na blogu tego samego dnia. Dzisiaj umieszczam jeden artykuł, a w WordPressie ustawiam sobie umieszczenie kolejnych artykułów za tydzień czasu, czy na przykład za 5 dni. Bo ja na przykład mogę wiedzieć, że przez najbliższe 2 tygodnie nie będę miał czasu, tak jak na przykład aktualnie. Od ponad tygodnia żadnego artykułu nie zamieściłem, bo nie mam takiego czasu. Tak jak dzisiaj byśmy mówili na godzinę 20, mamy w pół do 10, bo nie miałem czasu się dzisiaj z sobą w tym momencie akurat porozmawiać, bo mamy taki, a nie inny dzień i pełno gości mnie w dniu dzisiejszym odwiedza. Więc czas, jak mamy dużo czasu, piszmy z góry, a zamieszczajmy te artykuły stopniowo sobie w czasie. Powiedziałeś, a jak masz fajne pomysły, to piszesz. A skąd brać takie pomysły na wstawianie treści właśnie na swój blog? Skąd ty Wiesz co, to bierzesz? może się wydać głupie, ale ja codziennie dojeżdżam do pracy. Dojazdem do pracy w naszym kochanym PKP kiedyś zajmowało mi 40 minut. Teraz zajmie mi 1,5 godziny w jedną stronę, więc spokojnie w pociągu można sobie siedząc, czytać książkę, czytając gazety. Tutaj już nie mówimy o blogu informatycznym, prawda? Można śmiało jakieś ciekawe pomysły znaleźć. Co robią ludzie na przykład w pociągu, gdzieś nam przyjdzie do głowy, notujemy to sobie albo na kartce, albo jak ktoś ma notebooka przy sobie, to sobie zapisze od razu, stworzy jakiś koncept tego artykułu, a później go na przykład w domu rozwinie. A wiadomo, jeśli chodzi o kwestie informatyczne, blogi informatyczne, to trzeba na bieżąco przeglądać, co się dzieje na rynku, jak i krajowym,
jak i światowym. I te informacje później szukać, to rozwiązanie, to co znajdziemy na świecie, czy to się przyjmie w Polsce, rozwinąć na rynek Polski, przetestować i później to umieścić. Więc nieodłącznym, że tak powiem, moim narzędziem pracy jest RSS, czytnik RSS-u, gdzie mam kilkanaście blogów polskich, zagranicznych i stąd też czerpię informacje na inne moje blogi. Gdybyś miał coś podpowiedzieć osobie, która zaczyna pisać takiego bloga, która chciałaby takiego bloga pisać, a to tak naprawdę wiele osób, słyszałem też takie opinie, wiele osób pisze bloga w którymś kierunku tylko dlatego, że to jest taka tak zwana nisza, na której można dużo pieniędzy zarobić. Oczekują tego, że napiszą kilka artykułów na temat, no nie będę tutaj kierunkował, które to są takie nisze, na których można najwięcej zarobić. Jeśli ktoś miałby wybrać dany temat danego bloga, to czy rzeczywiście musi to być ten wybór ukierunkowany tym, że tam można najwięcej zarobić? Piszmy to, w czym sami czujemy się najlepiej. Prosty przykład znanego blogera w Polsce, przepraszam, Tomasz Lis. Jego głównym blogiem, z którego ma dobry dochód, jest blog o energetyce, prawda? Czyli drewno zamiast benzyny. Tomasz jest magistrem, inżynierem energetyki. Dokładnie nie wiem, czy taka dokładnie nazwa jego wykształcenia, czy być może inna, ale pisze to, na czym się zna konkretnie. I na tym zarabia pieniądze, więc nie szukajmy tematu, na którym się nie znamy. Być może poznamy go w przyszłości, ale teraz pisząc, piszmy to, na czym się znamy najlepiej. I to nam może dać dochód mały na początku. Być może za jakiś czas ten dochód większy, tak jak powiedziałem wcześniej, ktoś zaczął pisać blog o akwarystyce, a teraz jest to jego główne źródło zarobku. I nie zarabia na samym blogu, ale na sprzedaży akcesoriów akwarystycznych, czy akwariów, jakieś inne rzeczy dla rybek. Czyli nie samym blogiem zarabia, a zarabia rzeczą pokrewną, ale blog pozwoli mu na to, że na tym będzie zarabiał pieniądze. Czyli to, czym czujemy się najlepiej, o tym piszmy. A być może w przyszłości znajdziemy inne tematy, dołożymy kolejne inne blogi. A powiedz mi, czy tobie z łatwością przychodzi pisanie jako umieszczanie samej treści? Bo też wiele osób ma problem taki, że chciałoby coś robić, ale nie czuje się tak zwanymi copywriterami, czyli nie czuje takich zdolności u siebie do tego, że mogliby tworzyć daną treść. Czy tobie to przychodzi z łatwością, czy od zawsze przychodziło ci z łatwością pisanie treści? Wiesz co, nie. To jest moja bolączka, bo ja nie jestem ładnym wierszokletą. Ja napiszę artykuł, a dosyć często daję go żonie, żeby go przyjrzała, sprawdziła, czy jest ładnie napisany, czy ewentualnie gdzieś nie powinienem podrasować ten dany akapit przykładowo, prawda? Więc nie ukrywam, że większość swoich artykułów przekazuję żonie do przeczytania i ona go ewentualnie lekko podrasuje. No, ale każdy może mieć dodatkową pomoc w tym temacie, prawda? Więc jeśli na przykład ktoś zna się na tych rybkach, przepraszam, jeśli się uczepiłem, ale na przykład jego przyjacielem jest osoba, która zna się jeszcze lepiej na tym, prawda? To może się go pytać, a co ty byś dopisał jeszcze w danym artykule? On na przykład doda dwa zdania, dopiszemy go i mamy super ten artykuł, prawda? Jeszcze podrasowany przez lepszego specjalistę niż my w tym momencie. Powiedz mi, według Twojego doświadczenia, ile czasu trzeba byłoby czekać na jakiekolwiek pierwsze wpływy z takiego bloga? Pytam o to dlatego, że kilka osób zadało mi pytanie, wiele informacji można znaleźć w internecie, że można zarobić na stronach internetowych. Ludzie poszukują takich tematów, w jaki sposób zarobić, i kiedy słyszą o blogu, to przede wszystkim pytają, ile i kiedy? Czy da się według Ciebie określić takie przedziały Powiem ci czasowe? tak, to tak jak z każdym biznesem. Żeby zarobić, trzeba odczekać swoje, prawda? Jak otworzysz sklep internetowy, to też w pierwszym miesiącu nie będziesz miał obrotu 100 tysięcy złotych, a być może będziesz miał 6-7 transakcji, prawda? Tak samo jest na Allegro, ktoś zaczyna sprzedawać, też nie będzie miał sprzedaży od razu 100 tysięcy złotych, tylko być może sprzeda 30 produktów w danym miesiącu. I tak samo jest z blogiem. W danym miesiącu mamy po dwóch, trzech czytelników, prawda, dziennie. W kolejnym miesiącu mamy ich 15. Dodatkowo piszemy na forach internetowych o naszej tematyce. Zdobywamy ich kolejne. Być może będzie trwało to pół roku. Być może będzie trwało to 1,5 roku. No to nie ma odpowiedzi, tak samo jak w biznesie. Albo ci się uda, albo ci się nie uda. A to jest ważna rzecz, którą powiedziałeś, że pisanie bloga czy praca w internecie to jest biznes, tak samo jak i każdy inny. A różnica między pracą na etacie a pracą nad własnym biznesem polega na tym, że na etacie otrzymujemy wynagrodzenie za poświęcony czas,
a w biznesie za efekty. I No tutaj tak. dokładnie, tutaj nie ma tak, że napiszemy 3 artykuły, zrobimy 1,5 tysiąca złotych przykładowo. To może być tak, że dany artykuł nam przyniesie 1,5 tysiąca złotych, ale rozłożony w czasie. A w pracy zrobimy jedną rzecz i mamy od razu pieniądze. Tutaj tak nie jest. Ale można też zarobić pieniądze. Można, można. A powiedz mi, Tomku, czym się interesujesz poza pracą zawodową? Wiesz co, teraz aktualnie mam trójkę dzieci, więc to jest moje główne zainteresowanie, wychowanie trójki dzieci. Na najbliższe 18-20 lat masz zajęcie. No, aktualnie z najmłodszym, który ma 7 miesięcy, tak, no to będzie 18 lat, bo starszy ma 5,5 roku, więc to już trochę mniej, tak, będzie miał pełnoletność i pójdzie swoją stronę, ale mogę ci powiedzieć tak z ciekawostki, że 3-latek mój w domu, to jego ulubioną zabawką, oczywiście musimy ją ograniczać ze względów zdrowotnych dla niego, to jest tablet. Można sobie wyobrazić, że 3-latek czy komórkę, czy tablet na Androidzie to obcyka 15 minut. To nie jest trudna rzecz dla takiego 3-latka. Tablet, 3 minuty, Andy Bird włączony i może sobie pograć. Znam to z autopsji. Jak miałem telefon pierwszy, to musiałem spędzić godziny z instrukcją obsługi, a mój 5-latek bierze, wciska i magiczny jeden guzik wie, co wcisnąć, no ale to tak Dokładnie. jest. Powiedz mi, Tomku, twoja tajemnica sukcesu, ponieważ no, masz sukces w internecie, może prawdopodobnie sam nie jesteś z tego jeszcze do końca zadowolony, ale naprawdę masz ten sukces. Co jest twoją tajemnicą tego sukcesu? Czas i czas. Jak mam czas, to zarobię pieniądze. Jak mi tego czasu nie będzie, nie będę miał czasu, to tych pieniędzy nie będzie. To jest cała tajemnica. Czas i konsekwencja swoim działaniem. Jeśli sobie obiecam, że w tym tygodniu napiszę 3 artykuły, to muszę to zrobić, bo bez tego nie. Czyli jeszcze raz potwierdza się zasada wytrwałość i konsekwencja. To jest coś, co naprawdę liczy się przy pracy właśnie nad własnym biznesem, a tym bardziej nad własną stroną internetową i blogiem. Tomku, bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Życzę Tobie wszystkiego dobrego, szczególnie przy promowaniu nowej strony z rodzicami. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wywiad i do usłyszenia następnym razem. Ja Ci dziękuję. Jeśli ewentualnie też będzie miał do mnie pytania, to też na forum Google można mnie spotkać. Tak, tam również na różne problemy pomagam internautom czy nawet blogerom. To miłego wieczoru w takim razie Ci życzę. Pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia.